Witamy serdecznie. Cześć wszystkim. Trzecia i w tym cyklu ostatnia część rozmowy z Chrisem. Mi się z nim dobrze rozmawia. Jak zwykle dostanę opiernik, że się wtrącam. Ale... Od kogo? Od widzów komentarzy. Tak? Ja nie zawsze się wpieprzają. Znany jestem w tego, przepraszam, ale muszę go trochę pociągnąć, bo myślałem, że będę miał luz przy snu i będzie przez pół godziny nawijał. A tu nic. To jakby seria, myślę, że będzie wprowadzeniem do naszej współpracy, już może online'owa, a może czasami innej. Fajnie. Bo do tej pory współpracowaliśmy poprzez kanał Moc Naszych Serc. Tu się troszeczkę pozmieniało w ostatnim czasie. Jakbyś trochę opowiedział, co się u Ciebie dzieje, jakie są Twoje plany, jakie projekty realizujesz, w co się angażujesz, jaką masz wizję tego, co się będzie działo i Twojej roli w tym wszystkim. Bardzo dużo się dzieje. Ostatnie tygodnie to tak intensywna praca, że wyglądają jak śmierć na chorągwi, bo po prostu mało snu, dużo pracy i to takiej intensywnej, dużo podróży. No ale może po kolei. No przez prawie chyba 14 miesięcy, może 13 organizowałem, później tworzyłem i pracowałem dla kanału Moc Naszych Serc. To właściwie stworzyliśmy to z Mietkiem Wielakiem od podstaw, z tym, że ja technicznie również właściwie prowadziłem tą telewizję non-stop. No i było bardzo fajnie. Ja sobie świetnie wspominam przygody. Żeby było śmiesznie, to Moc Naszych Serc jest kanałem naszej fundacji. No właśnie, czyli, tak. Czyli udało nam się w sposób, powiedziałbym, bezbolesny współpracować, bo chyba problemów nie mamy. Żadnych nie było i zaznaczam, żeby tutaj też nie było jakichś plotek, nie było ani problemów z Robertem, ani z Mietkiem, czy z kimkolwiek. Współpraca wyglądała normalnie, bez jakichś może fajerwerków, ale też i bez zgrzytów. Pracowaliśmy sobie fajnie, robiliśmy różne imprezy, warsztaty, spotkania i było ok. No ale dojrzałem w pewnym momencie do tego, by ruszyć własną drogą. Ja jestem wiercidupa z natury, lubię zmiany, no i za długo w jednym miejscu nie usiedzę. A przyszła do mnie jakaś taka idea bardzo silna, żeby reaktywować osady Nowej Ziemi. Wiedziałem wtedy, że już na mocy naszych serc nie dam rady tego poprowadzić, ponieważ tam musiałbym nadal montować i nagrywać filmy i programy dla mnie i dla moich kolegów. I tu już czasu by nie starczyło. To był jeden z powodów, dla których odszedłem z mocy naszych serc, by poświęcić się teraz idei osad Nowej Ziemi, a właściwie też doszła nowa idea wspólnot, światła, wspólnot Nowej Ziemi. To zaraz o tym opowiem, ale to tak jakby tak to wygląda, więc pierwszym ruchem było założenie swojego autorskiego kanału Chris Rudolph TV, na który zapraszam. Tam będą nie tylko informacje dotyczące Nowej Ziemi, ale również i moje jakieś tam przemyślenia duchowe, informacje o warsztatach. Będę też zapraszał fachowców i różnych ludzi, którzy orientują się w swoich dziedzinach i będziemy Wam opowiadali o tym, jakie najlepsze są sposoby na przejście kryzysu, w którym jesteśmy. Bo kryzys to może być czymś strasznym, ale może być również i stymulujący do tego, by samemu się podnieść na wyższe wyżyny. Więc ja założyłem telewizję Chris Rudolph TV, która jest telewizją dobrych wieści, bo my widzimy szklankę do połowy pełną, a zamiast problemów mamy wyzwania. Wracamy po przerwie, pies już pije. Dobra, czyli powtórzyć ostatnią fazę? Ta moja telewizja, może rzekłbym nasza, ponieważ współtworzą ją ze mną Natalia Zygmańska i Renata Filipowicz. Na razie taką mamy ekipę, później zobaczymy, może to się troszeczkę rozszerzy. To będzie telewizja taka, no może nie do końca typowa, bo nie jesteśmy świętymi, nie będziemy tutaj kadzić wszystkim, żeby dogodzić każdemu. To będzie telewizja z nutą pikanterii,
trochę może dekadencji, ale... Czy jakieś pasmo XXX? No nie, aż tak to nie. No mówię, że tutaj jest jakaś opcja jakiegoś striptease'u. No ci, którzy trochę mnie znają, to są żarty, bo nie. To są nasze kolorowe rozmowy przed tym w porządku. Ja jestem znany z tego też, że otwarcie rozmawiam o seksie. Opowiadam o tym, żeby oddemonizować seks, bo wszystko zależy od naszej intencji, którą wkładamy w to, co robimy. Jeśli oczywiście przedmiotowo traktujemy seks, to on będzie zdemonizowany, brudny i niefajny. Ale jeśli będzie piękna idea w seksie, to możemy wznieść się na wyżyny i to będzie wtedy boska działalność. Więc to zależy od tego, jak wykorzystamy narzędzia, które dostajemy od życia. Więc też jako artysta zajmuję się fotografią artystyczną i bardzo często robiłem akty kobiece, akty kobiet dojrzałych. Miałem wiele wystaw i różnego typu. O, to nasz przyjaciel chodź, piesek. Chodź, Ciko, chodź, chodź. Cikuś. Weź nogi. Chodź, Ciko, chodź. No. Ale jest okej. Okay. Może w końcu zrobi to sobie, o czym marzę od dłuższego czasu. Dobra, teraz mamy chwilę przerwy, on się już zawiesi, to już... Tam on siedzi, w miarę ciepło. Dobrze. Przepraszam. Nie no, to jest okej. Okay. Wiele osób wie o tym, że zajmuję się fotografią artystyczną i robię akty kobiet, przeważnie kobiet dojrzałych. Rzadko kiedy korzystałem z usług zawodowych modelek. Miałem kilka wystaw, między innymi na mojej stronie, na YouTubie. Można będzie zobaczyć dwa filmiki z ostatnich wernisaży. Więc dla mnie duchowość to nie tylko ochy, achy i aleluja, bo ja idę ścieżką Buddy Zorby, tak jak Osho to kiedyś opisał, czyli dla mnie istotne jest życie tutaj, w przestrzeni materialnej, jak również to życie duchowe, chociaż duchowe jest ważniejsze niż cielesne. No i tyle, no nie oceniam nikogo, nie staram się oceniać, czy ten jest lepszy, czy gorszy. Każdy niech idzie swoją ścieżką, jak ktoś lubi seks, proszę bardzo, nie będę go potępiał, bo to jest jego sprawa, jego doświadczenie, Bóg przez niego doświadcza, w związku z tym, jeśli on ma pragnienie tego czy owego, to znaczy, że tak ma być. No a cóż jeszcze, no moja telewizja ma się zajmować, nasza telewizja ma się zajmować dobrymi radami na czasy kryzysu, na czasy ucisku, które akurat teraz się pojawiły, bo jak wspomniałem, szklanka może być do połowy pełna albo do połowy pusta, więc my widzimy szklankę do połowy pełną i chcemy pokazać Wam sposoby na to, żebyście inaczej spojrzeli na te czasy, na te wyzwania, które w tej chwili jaszczur nam przyniósł i żebyśmy wykorzystali to jak wodę na młyn, by wznieść się duchowo na wyższe poziomy. Bo jeśli będziemy lamentowali, odgrażali się jaszczurowi, to do niczego dobrego nas to nie doprowadzi. Więc szukajmy sposobów na to, by znaleźć tą szklankę do połowy pełną i zamiast problemów, żeby były wyzwania. Wyzwania możemy łatwo pokonać i przejść dalej. Wspominałeś, że akurat w tym projekcie powrócisz do współpracy z Rafałem z VTV1, bo tam długo, długo funkcjonowałeś i chyba najbardziej jesteś rozpoznawalny, jeśli tu chodzi o tą naszą alternatywną widownię z tamtego kanału. No i tutaj słyszałem, że z Rafałem byś miał jakieś tam kolejne projekty. Tak, tak. My z Rafałem zawsze mieliśmy dobre relacje. To, że odszedłem z VTV, to też była taka przyczyna, że już tam gdzieś się wypaliłem i szukałem czegoś nowego, pojawiła się moc naszych serc i skorzystałem z zaproszenia, ale nie zerwaliśmy kontaktów i teraz wracamy do współpracy. Jako freelancer, czy tam jako ktoś, kto już teraz samodzielnie gdzieś tam porusza się po przestrzeniach YouTube'a i tych wszystkich środowisk duchowości, mogę sobie troszeczkę na więcej pozwolić i dlatego będę chciał współpracować z Tobą, Robercie, z WDW, czy tak samo i z VTV Studio. Z Rafałem nie da
niedawno nagraliśmy audycję opowiadającą o moich planach na przyszłość, ale też mamy w planie wspólne warsztaty, wspólne jakieś wydarzenia. Zobaczymy, na ile system nam na to pozwoli, na ile będziemy mogli cokolwiek robić. Ale działamy tak, jakby nic się nie działo, bo uważamy, że jeśli nie zasilamy systemu, to możemy być niewidzialni dla niego, czyli gdzieś tam wokół cyklonu. Tak to. A w kilku słowach, bo nie wszyscy znają to pojęcie Nowa Ziemia, gdybyś tak kilka minut nam mógł poświęcić i przybliżyć bardziej tą ideę albo znaczenie w praktyczny sposób tej wizji, bo to jest dosyć istotne, bo dużo o tym mówiłeś. Ja się mniej więcej orientuję, aczkolwiek ostatnio tyle informacji przychodzi, że sam nie byłbym w stanie zdefiniować tego w dokładnie sposób, o czym ty mówisz. No tak, bo mówimy jedno i każdy rozumie co innego z tych naszych słów. Dla mnie Nowa Ziemia to jest stan świadomości. To jest stan świadomości, w którym kolektyw, grupa jest najważniejsza. Oczywiście nasze indywidualne potrzeby również są tutaj brane pod uwagę, ale najważniejsze jest to, co w kolektywie, co jest dobre dla grupy. To jest stan świadomości, w którym miłość, radość i współpraca są na porządku dziennym, gdzie nie ma egoizmu. Myślę, że Nową Ziemią to też jest jakby powstawanie wspólnot. Wspólnot ludzi podobnie myślących, podobnie czujących, którzy będą funkcjonowali w grupie. Taki plaster miodu może. No jak wspomniałem, Nowa Ziemia to jest stan świadomości i takie organizowanie na przykład grup, wspólnot, niektórzy odbierają jako tworzenie komuny, kibuca czy czegoś takiego i od razu atakują, że to się nie uda i że się nie da. No oczywiście, jeśli byśmy robili to z ludźmi, którzy mają świadomość 3D, no to w tej sytuacji się nie uda, no bo w świadomości 3D muszą funkcjonować struktury, hierarchie, dowódcy, dyrektorzy, führerzy i zarządcy. Jeśli chodzi o świadomość 5D, czy nowej ziemi, czy tam nowej rzeczywistości, jak ja to teraz nazywam, no to tam jest wspólnota, która razem określa wspólne cele. Nie ma żadnych führerów, nie ma decydentów i wtedy jest szansa, że to wszystko zafunkcjonuje właściwie. Na tym to opieram swoją wizję. Zaczynamy od budowania wspólnoty i dopiero ze wspólnotą chcemy wybudować osadę Nowej Ziemi. To ma być osada stworzona z 12 lub 13 domków, być może kopułowych, może cylindrycznych, nie wiemy jeszcze. Przy każdym będzie ogródek, te domki powinny być tak w pewnym sensie prywatne albo w dużym stopniu prywatne. No i duża przestrzeń wspólna, gdzie będzie olbrzymia świetlica na wiece i różnego typu obrady, będzie dom kobiet, będzie dom mocy, w których będzie można się doenergetyzować, będą tam specjalne urządzenia, jak również dom harmonii, w którym będzie można się zrelaksować. Tam będziemy tworzyli wspólnotę też taką rolniczą, myślę, że na bazie konopi. Być może stworzymy spółdzielnię, która będzie uprawiała konopie i na bazie tych konopi wytwarzała różne produkty. Zakładamy, że będziemy samowystarczalni, no i że będziemy sobie funkcjonowali gdzieś obok Matrixa. Nie wiem, jak długo Matrix będzie funkcjonował, dla niektórych to jest pół roku, inni mówią, że dłużej, ale będziemy działali tak, jakby to nas nie dotyczyło. Oczywiście nie znaczy, że jesteśmy czy będziemy nietykalni dla Matrixa. Nie mamy żadnych gwarancji, że tak będzie. Ale wiemy doskonale, że będziemy robili to, co nam w sercach gra i być może tak zwany Duch Święty, czy tam jakby to nie nazwał, nas ochroni. Ale jeśli nas nie ochroni, to też jest element tej gry, ponieważ wiemy, że jesteśmy nieśmiertelni jako istoty duchowe i że zmiana ciał nie znaczy od razu koniec historii. Być może jedni zostawią tutaj ciała, inni zostaną i dostąpią w niebo wstąpienia. Wszystko to przed nami i to właśnie jest ciekawe, że nie wiemy, co nas czeka i jak to będzie.
Bo niektórzy ludzie pytają, czy mamy jakieś gwarancje, czy robimy to ze względów bezpieczeństwa. Robimy to, znaczy ta osada nowej ziemi, czy tam nowej rzeczywistości. Ale my tego nie robimy ze względów bezpieczeństwa, bo gdybyśmy to robili ze względów bezpieczeństwa, to naszym motywem byłby strach. Strach gdzieś wewnętrzny, który by przyciągał do nas wszystkie konsekwencje tego strachu. Bo jeśli mamy w sobie strach, to zawsze wcześniej czy później przyciągniemy sobie coś, co ten strach będzie chciało spotęgować. No to tyle. To oczywiście, że dużo przed nami, nie wiemy jak to będzie, dopiero się tworzymy. Szukamy jakichś terenów, które moglibyśmy za nieduże pieniądze kupić, 3 do 6 hektarów. Być może ktoś przyłączy się do nas z aportem w postaci ziemi. Być może ktoś nam ofiaruje tą ziemię na zbudowanie tej osady. No był taki jeden pomysł, ale się wycofał. To znaczy pomysł, pewien pan był, ale się wycofał, więc temat jest otwarty. No i zobaczymy. Co będzie, to będzie. Życie jest grą, życie jest zabawą. Działamy zgodnie z tym, co nam w duszy gra. No i tak to się odbywa. Jest jedna wielka niewiadoma, zarówno za oknami, jak i również w nas samych. Jesteśmy kreatorami swojego życia i tak jak będziemy umieli wykreować to życie, no to tak ono się potoczy. No projekt, powiedziałbym, życia. No nie ukrywam, ja jako, wiesz, taki NGO-sowiec, czyli człowiek z organizacji pozarządowych, który wiele może małych projektów zrealizował w życiu, patrząc się, no to taki, no, ciężki do zrealizowania. Ja jestem człowiekiem sukcesu, czyli stawiam sobie cele, które jestem w stanie realizować. Do tej pory zazwyczaj mi się to udawało. W tym przypadku, no, życzę wam wszystkiego najlepszego. Już mówię, to jest pomysł rzeczywiście na wariackich papierach, ale i większość rzeczy, które ostatnio robię, to robię jakby w formie przepływu. To nie ja robię, nie ja jestem autorem zdjęć czy jakichś projektów, wydarzeń i tak dalej. Ja czuję przepływ, nagrywam program, ja często nie wiem, o czym gadam. Dopiero później, jak montuję ten program, widzę, o czym było. Oczywiście mam jakiś zarys tego, w którym kierunku moje słowa mają się potoczyć, więc zakładam, że ten projekt, który jest, no, dla mnie fascynujący, jest projektem Bogusia we mnie. Ja tak nazywam swojego wewnętrznego Boga. I to on zdecyduje, co nam się uda, a co nam się nie uda. Nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, że to musi się udać za wszelką cenę i tak dalej. Jeśli ktoś coś nie konweniuje ze mną, to mówię dziękuję i idę dalej. Tak było właśnie w przypadku tej ziemi, kiedy ktoś tam powiedział, że ma taką ziemię i mógłby ją dać. Ale potem zniknął, już nie odbierał telefonu. Więc w tej sytuacji ja już tam nie dzwonię, nie pytam. Po prostu zostawiam temat, jako niebyły, czyli nietrafiony. Jeśli ma się coś wydarzyć, to się wydarzy. Jak się nam nie uda, no to się nie uda. Ale idziemy w tym kierunku z pełną wiarą, że tak ma być, ponieważ przepływ tego sobie życzy, źródło tego sobie życzy. No powiem tak, ja relacje z ojcem też układam w podobny sposób. I mój mały projekt, tak ja to nazywam mały cud, rzeczywiście zrealizował się, chociaż nie zakładałem, że to będzie taki kierunek i tak to się będzie działo, ale stało się i tutaj właśnie wiele czynników spowodowało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, dlatego patrząc się na taki mój mały sukces i perspektywę waszego dużego sukcesu, no to sporo przed wami, ale brzmi to zachęcająco i ciekawie. I powiedz mi, jak to się ma do Anastazji? Niewiele wiem o Anastazji. Tam zdarzyło mi się przeczytać kilka stron z tych jej książek. To bardzo ciekawie. Nie przeczytałem jeszcze opisu osad, które podobno tam gdzieś, które z książek są, osady według Anastazji. My będziemy się wzorowali na być może niektórych fragmentach słowiańszczyzny, ale też nie do końca, ponieważ to ma być wspólnota wolnych ludzi, więc nie zakładamy żadnych reguł, założeń. To ma samo się tworzyć, to ma samo się dziać. Mam jak na razie taką wizję, że to będą domy kopułowe lub cylindryczne. Ja akurat chyba wolałbym cylindryczny, na przykład 9- czy 8-boczny.
ale nie wykluczam, że to będą kopuły. Myślę, że każdy sobie zdecyduje sam, w jakim domku będzie chciał mieszkać. Te domki mają być czymś w postaci sypialni, oczywiście no, w pełni wyposażone, ale zakładamy, że jeśli będziemy coś gotowali, to wspólnie. Ale jak ktoś będzie chciał się z tego odłączyć, to proszę bardzo, bo tam nie będzie żadnych reguł. Jeśli ludzie będą etyczni na wysokim poziomie, a takich chcemy dobrać do siebie, no to wtedy to samo będzie grało. Jeden drugiego będzie szanował, będzie szanował jego inność. Będziemy wzajemnie rozumieli i czuli, że jesteśmy sobie potrzebni i będzie... No, to ja wiem, to niektórzy mówią utopia, kibuc, znaczy, albo... Nie, ja wiesz, po prostu myśląc o czymś, od razu sobie układam algorytm tego, co jest do zrobienia albo do załatwienia. No bo, przepraszam bardzo, samo się nie zrobi. Jak nie zapierdzielasz, to efektów nie będzie. I tutaj nikt mnie nie przekona, że będzie inaczej, że Deus ex machina i pojawi się nie wiadomo skąd. Tu trzeba niestety, jakby to Jacek powiedział, utwardzić tą rzeczywistość, doprowadzić do tego, żeby w tym planie 3D się pojawiło to, co mamy w ideach. Więc jeśli oprócz tego pięknego obrazu, oprócz wspaniałej wizji i euforii nie będzie zapierdzielania, no to się nie zmaterializuje, więc potrzebujesz ludzi i wizjonerów, i praktyków, bo no chyba, że rzeczywiście potraficie zmaterializować z niczego, ja tego nie potrafię. Nie dopowiedziałem może, ale tutaj mieliśmy te takie troszeczkę zawirowania techniczne w trakcie nagrania. Ja jestem, nazwijmy to, i wizjonerem, i praktykiem. Zawsze stawiałem na praktyczną stronę i to dla mnie było bardzo istotne. We wszystkich swoich programach mówię, że samo się nie zrobi, że trzeba ruszyć dupę i właśnie, wykonać pierwszy, właśnie o to chodzi. Pierwszy krok. Ja bardzo dużo pracuję, to tak jak wspomniałem w którymś z poprzednich chyba odcinków, jest dużo pracy, więc czasami wyglądam na bardzo zmęczonego, no bo tak rzeczywiście jest, ale ja w to wkładam serce i swoją energię i oczekuję, że dobierzemy takich ludzi, którzy również podobnie myślą i podobnie działają. Bo samo gadanie to jest takie no, w pewnym sensie pasożytowanie, a pasożytów jest dosyć dużo już na świecie i my nie chcemy ich tam, bo to nie zmieszczą się w struktury, nazwijmy to, nowego paradygmatu 5D, czyli nowej Ziemi, czy tam nowej rzeczywistości. Tak, trzeba działać, bo inaczej nie przekujemy swoich idei w tak zwaną rzeczywistość, ten świat realny, ale z drugiej strony też no, zakładam, że przepływ, który nami kieruje, też wspomaga. To tak jak wiatr w żagle, który przynosi sprzyjające okoliczności. Tak, tak, ja to potwierdzam, bo mówię, sam akurat swój mały cud doświadczam cały czas i widzę, jak ten wiatr czasami napędza nawet nie żagle, na miastkę żagle i to jakoś tam... Nie wiadomo skąd i się materializuje. I się materializuje, dlatego po prostu ja kibicuję. Nie powiem, że mam nadzieję, ale mam pewność, że będziemy się kontaktować, a ty będziesz dawał relację, jak to marzenie się zmaterializowało. Bardzo chętnie się spotkam i nagram, czy online, czy tutaj. I życzę ci tego jak najbardziej, dlatego, że akurat w tym przypadku twój sukces, albo grupy ludzi, z którymi pracuję, sukces, będzie wspólnym sukcesem, bo im więcej takich pozytywnych rzeczy się będzie działo, tym jakby ten świat pozwoli przejść na taką wizję i taki kierunek, o którym my chyba tak po cichu wszyscy marzymy. Bo ludzie jednak chcieliby, żeby było pięknie i przyjemnie. No, ważne jest, żeby odrzucić jakieś takie swoje egoistyczne zachcianki i współpracować. Teraz już nie mamy czasu na kłótnie wzajemne, czy na wywyższaniu się jeden przed drugim, ze względu na to, że jaszczur śrubę tak dokręca, że niedługo zostanie nas mała garstka tych, którzy zdecydowali się zbuntować i nie służyć jaszczurowi. Więc jeśli nie zbierzemy się, nie odrzucimy swoich prywatnych jakichś pogrywek, ambicji, no to będziemy szybko odławiani przez jaszczura i gdzieś tam wrzucani do wora. No, radzę się zastanowić, ale też jeśli będziemy tylko marudzić albo wzdychać do księżyca, że chcemy to i tamto, to też nic nie zmaterializujemy. Trzeba zakasać rękawki, uwierzyć w sukces i ruszyć dupska z wygodnych foteli. I o takich tematach i nawet więcej
na Twojej telewizji Chris Rudolph TV. Tak, Chris Rudolph TV, telewizja nowej rzeczywistości. Link oczywiście w opisie. Miło było Ciebie tak w realu poznać, bo do tej pory tak tylko przez telefon. Myślę, że to będzie początek fajnej współpracy, że częściej będziesz mam u nas nadzieję. Bywał. Nie. Nie ma czego pojęcia. Nie, okej, no to tak. Tak będzie. Będzie, tak będzie, będzie. Tak jest, o. Współpracujemy, nie zamykam się na żadną współpracę, nie ma tu jakiejś animozji. Ciągniemy ten wózek we wspólnym kierunku i dobrze, żeby akurat jak najwięcej istot ludzkich skorzystało z tego, co moglibyśmy się z nimi podzielić. Im więcej wózków, tym oko Saurona dostanie zeza i nie zauważy. Bo tak trzeba robić, tak jak zawsze powiedziałem i cytuję klasyka, w kupie siła, im więcej z różnych kierunków będziemy pracować, tym szanse powodzenia wzrastają, dlatego że... Większa energia. Większa energia, większe rozproszenie. Ja uważam, że taka partyzantka społeczna to jest najbardziej funkcjonujący system, jeśli chodzi o te czasy, dlatego że rozdrobnienie jest bardzo dobrym elementem, brak liderów jest jeszcze lepszym elementem, a wspólna idea i wspólny cel jest najważniejszym w tym wszystkim. Podpisuję się pod... Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki. I dziękuję Tobie za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie i cześć wszystkim. Do widzenia.